dobry. Dzisiaj komunikatu nie będzie. Mam dla Was do przekazania smutną informację. Znaczy, no smutna dla rodziny jest smutna. Wczoraj przyjechał kolega Waldek Pawlak, który ma bardzo chore dziecko. Poprosił mnie o pomoc, więc mówię, Waldek, no nie odmawia się, tak? No i dał mi plakaty, dał mi dużo ulotek. Dzisiaj rozdawaliśmy te ulotki pod topazem. Rozwiesiłem przy ogrodzeniu. No ludzie zatrzymują się, patrzą. Także pewnie znacie tą rodzinę. To jest koło Mszczonowa. Sadownik. I jego 6-letni synek jest bardzo chory na dystrofię mięśniową. Jest to choroba nieuleczalna do tej pory. Do tej pory była nieuleczalna, ale jest znaleziony nowy lek, który jest dostępny w Bostonie. Jest to terapia genowa, która będzie kosztować 15 milionów. Jest zebrane 500 tysięcy. Jeszcze potrzebne są ogromne pieniądze, żeby tego synka uratować. Waldka. Troszeczkę się znamy, też dzwoni często do mnie, doradzam mu. Tylko nie wiedziałem, że to on jest, że to jego dotknęła ta tragedia. I mówię, no trzeba zrobić coś, żeby uratować synka, no bo choroba jest strasznie, strasznie wredna. Zanikają wszystkie mięśnie, dziecko przestaje chodzić. No i wózek. Póki co Maciuś chodzi. Chodzi, rodzice robią wszystko, żeby to dziecko nadal mogło żyć, mogło egzystować. I walka trwa, dopóki dziecko chodzi. Jeżeli dziecko usiądzie na wózku, już w tym momencie ta terapia genowa nic nie daje. Mięśnie zaczynają zanikać. No i dziecko jest kaleką do końca życia. Jeżeli w ogóle będzie mogło dalej żyć, bo te mięśnie zanikają po kolei. Najpierw przestaje chodzić, potem kręgosłup, rączki. No i na koniec już mózg odcina serce i dziecko umiera. Także to jest taki czarny scenariusz. Ale proszę Was wszystkich o udostępnianie, żeby udostępniać ten film jak w największej ilości. Ja pod filmem podam ten link siepomaga.pl Maciek Pawlak i tam jest pełny opis choroby. Można oczywiście wpłacić na konto, można 1,5% podatku przekazać, można SMS-a wysłać i oczywiście jest kod QR, który można sobie zeskanować i tam też jest od razu przeniesienie do całej historii tego dziecka. Także wierzę w Was, w siłę internetu, w siłę nas, braci sadowniczych, że pomożemy koledze uratować Maciusia, bo jest duża szansa. Jeżeli dostanie tą terapię genową, jak najbardziej dziecko będzie zdrowe, wróci do w pełni, no, w pełni będzie sprawne i w pełni będzie mogło żyć, cieszyć się życiem. Także powiedzcie mi, co to wszystko jest warte, te sady, to wszystko, te piękne ciągniki, jak mamy taką tragedię, to jest tragedia. Te nasze takie małe, to są małe problemy, że nie mamy pieniążków, że nam zmarzło. To jest 1/100. Wczoraj za 2 godziny u mnie Waldek z żoną był, serdecznie pozdrawiam. Jesteście wspaniałymi ludźmi. I jestem pełen podziwu, że macie jeszcze tyle siły, żeby tak walczyć i taką pogodę ducha. I ja widzę, że ludzie, którzy mają właśnie tak ciężko w życiu, są niesamowicie pozytywnie nastawieni do życia. Także, no co mi zostaje? No, udostępniajcie, wpłacajcie. Ja dzisiaj wpłaciłem 100 zł od siebie. Także ja zaczynam pierwszy i myślę, że pójdziecie za mną. Pozdrawiam wszystkich, ja się biorę dalej za pracę, chociaż tak jestem dzisiaj skołowany, chociaż mnie to nie dotyczy, ale naprawdę wywarło na mnie ogromne wrażenie. Każdego z nas może to czekać, także cieszmy się chwilą, jesteśmy zdrowi,
Jeżeli można, pomagajmy. Pomagajmy, ile tylko kto może. I mam nadzieję, że tego Maciusia uratujemy. Pozdrawiam. Hej.